piątek, 1 marca Zamek Cieszyn rozpoczął świętowanie swoich 14 urodzin. W programie zimowego urodzinowego spotkania nie zabrakło wykładów, warsztatów, spotkań m.in. z Szymonem Hołownią, a także wycieczek, wystaw oraz koncertów. To były 3 dni naszpikowane różnego rodzaju wydarzeniami. Świętujemy zarówno z gośćmi, którzy przyjechali z nas z bardzo wielu miast, także sąsiednich krajów, i myślę, że świętujemy także z mieszkańcami, z turystami. Jedni przyszli tutaj specjalnie, jedni mieli datę w kalendarzu już zaplanowaną od kilku miesięcy, a inni zjawili się przypadkiem, zachwycili. Tematem przewodnim 14 urodzin było sąsiedztwo i oto sąsiedztwo zapytaliśmy dyrektor Zamku Cieszyn Ewę Gołębiowską. Myśmy z zachwytem zobaczyli, że wystawa Graduation Project to jest cały szereg projektów sąsiedzkich, w dodatku często jest przetestowanych i wprowadzonych w życie. Czyli sąsiedztwo, dobre relacje tak naprawdę można projektować. I stąd nasz pomysł, żeby pokazać wzornictwo, pokazać ten trochę mityczny design poprzez słowa tak proste, tak codzienne, a być może niedostrzegane. Dlatego też w naszym programie znalazły się na przykład wycieczki. I zawsze to dla naszych gości jest kapitalna okazja, żeby zwiedzić Cieszyn, stąd pomysł otwartych pracowni, ale również, żeby poza ten Cieszyn trochę dalej wyjechać. Ja mam takie wrażenie pod koniec tych naszych 14 urodzin, że temat sąsiedztwa to jest właściwie temat, do którego powinniśmy wracać. I być może, nie chciałabym teraz niczego obiecywać, na to jest za wcześnie, ale być może trzeba się raz w roku spotkać i popatrzeć, z kim my naprawdę sąsiadujemy, czy znamy swoich sąsiadów i czy sami jesteśmy dobrymi, rozumnymi, jakby Szymon Hołownia powiedział, uważnymi sąsiadami. I jaka jest rola dobrego projektowania, jaka jest rola projektantów w tym, żeby tą nową, dobrą świadomość, tą taką aktywność budować. Więc czy spotkamy się za rok pod tym samym hasłem? Nie wiem, ale z całą pewnością 3 dni to jest za mało. Chyba tak nawet specjalnie chcieliśmy pokazać to sąsiedztwo trochę innym świetle, nie tylko w tym świetle sąsiedztwa z Czechami czy ze Słowakami, nie tylko przez pryzmat tej naszej geograficznej, państwowej granicy. Urodziny to również doskonała okazja do podsumowań, a także wyznaczania zadań i kierunków działania. Nie inaczej jest w przypadku Zamku Cieszyn. Idea powstawała w 2000 roku i wydawała się być tak jakby niezwykła, że przez wiele osób była brana jako niedorzeczna. Z różnych względów. Jedni uważali w ogóle, że pomysł promowania wzornictwa, designu w takim małym mieście, że to jest jakaś jakby kpina albo bezczelność i myśleli, że to się tutaj nie przyjmie. I tych wątpiących było dość dużo i dość długo. Inni na pewno nie sądzili, że uda się taką trochę hybrydę, prawda, prowadzić. Trzeba powiedzieć, że ciągle właściwie my nie mamy podobnych nam instytucji, które by funkcjonowały w przestrzeni zarówno turystyki, jak przedsiębiorczości, designu, ale także szeregu działań związanych, powiedziałabym, z takim moderowaniem trochę procesów społecznych. W dodatku od kilku lat jesteśmy instytucją współprowadzoną przez Urząd Marszałkowski, więc funkcjonujemy na bardzo jakby wielu poziomach, tym lokalnym, tym właśnie tutaj cieszyńskim, także śląsko-cieszyńskim, bo w końcu zajmujemy się również tradycyjnym i bardziej nowoczesnym rzemiosłem. Przygotowujemy kolejną edycję Śląskiej Rzeczy, w której przecież coraz więcej tych lokalnych podmiotów, tych często mikroprzedsiębiorstw ze Śląska Cieszyńskiego i samego Cieszyna bierze udział, ba, również tą Śląską Rzecz wygrywa. Sądzę, że te procesy, które się w zamku zaczynają, one się poza zamek wylewają. I dlatego w tym roku pokażemy po 3-letniej przerwie także Design to Stella, czyli pokażemy te często małe pracownie, grupy twórcze, które są związane z tym regionem, ale które również tutaj się rozwijają. I myślę, że to jest jakaś wartość, którą mam nadzieję, że sami cieszyniacy będą coraz mocniej dostrzegać. I to są nasze urodzinowe świeczki na tym torcie.
Trzydniowe urodzinowe spotkanie zakończyła historia nie do powtórzenia, czyli teatr lalek Marka Żyły. Spektakl improwizowany przypadł do gustu wymagającej widowni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.